Rozumiemy już, na czym polegają przemiany izotermiczne i adiabatyczne i teraz z tych dwóch typów przemian zbudujemy sobie cykl. Cykl, czyli mówiąc najogólniej, na wykresie zależności ciśnienia od objętości, cykl to będzie coś takiego, że startujemy w jakimś stanie i wykonując różne przemiany, powiedzmy w tym kierunku, wracamy sobie do stanu początkowego. To jest cykl. Nasz cykl będzie bardzo szczególny i ma on nawet specjalną nazwę, cykl Carnota, czy też Carnot, od nazwiska francuskiego fizyka, inżyniera, matematyka. Ale już skończmy ten przydługi wstęp i przejdźmy do naszego tematu. Otóż powiedzmy, że mamy nasz układ, jak zawsze cylinder z tłokiem. Tutaj jak zwykle mamy zamknięty gaz. Z góry całość jest obciążona jakimś ciężarem, złożonym z małych kamyczków, tak żeby było łatwo po troszeczku zabierać. Nazwijmy ten stan początkowy stanem A, no i tak, ciśnienie naszego gazu, niech to będzie jakieś takie z indeksikiem A, objętość podobnie, temperatura niech będzie T1, trochę może niekonsekwentnie, ale trudno. I teraz umieśćmy całość w kontakcie z rezerwuarem cieplnym, już mówiliśmy o tym w ramach przemiany izotermicznej. Tak, rezerwuar cieplny o temperaturze T1, takiej jak nasz gaz, i teraz kontakt z tym rezerwuarem nam zapewnia coś takiego, że jeśli będziemy pomalutku zabierać tutaj z góry ten ciężar, zmniejszać go, nasz gaz się będzie rozprężać, ale wykonując pracę tutaj przeciwko sile grawitacji, rozprężając się, będzie jednocześnie pobierać ciepło z rezerwuarów w taki sposób, że temperatura gazu pozostanie stała. W ten sposób przejdziemy na drodze takiej przemiany izotermicznej, przejdziemy do nowego stanu, tutaj tych kamyczków jest odpowiednio trochę mniej. Nazwijmy go sobie stanem B. Gaz się tutaj rozprężył, widzimy. Objętość się zwiększyła, ciśnienie się zmniejszyło, a temperatura pozostała ta sama, bo przemiany wykonywaliśmy w kontakcie z rezerwuarem cieplnym. Już z poprzednich filmów wiemy, na czym to polega. Narysujmy sobie od razu na wykresie zależności ciśnienia od objętości. Tutaj mieliśmy nasz stan A, teraz na drodze przemiany izotermicznej w temperaturze T1 doszliśmy sobie do stanu B. I jak pamiętamy z poprzedniego filmu, tutaj w związku z tym, że nasz gaz się rozpręża, wykonuje pracę, to gdyby tutaj nie było kontaktu cieplnego z otoczeniem, gdyby żadne ciepło tutaj do układu nie wpływało, to ta praca byłaby wykonywana kosztem energii wewnętrznej naszego gazu, w związku z tym energia wewnętrzna gazu by spadała, a ponieważ energia wewnętrzna i temperatura są ze sobą związane wzorem następującym, tutaj temperatura jest proporcjonalna do energii wewnętrznej, czy też energia wewnętrzna proporcjonalna do temperatury, to samo, to jeśli by spadała energia wewnętrzna, spadałaby również temperatura, prawda? Mówiliśmy o tym, kiedy rozważaliśmy przemianę adiabatyczną, do tego zaraz przejdziemy. A żeby przemiana była izotermiczna, żeby odbywała się w stałej temperaturze, to musi stale zrekompensować tę stratę energii związaną z pracą wykonywaną przez gaz, musi cały czas do układu wpływać ciepło z rezerwuaru. Jak pamiętamy, rezerwuar to jest taki wielki układ, który jeśli pobierze się z niego skończoną ilość ciepła, to będzie to miało zaniedbywalny wpływ na temperaturę układu, ponieważ układ jest bardzo wielki. No i właśnie tak to się odbywa, że stała temperatura, czy też stała energia wewnętrzna jest zapewniana przez ciągły dopływ ciepła z rezerwuaru. Dobrze, czyli jesteśmy w tym stanie B, do którego doszliśmy na drodze przemiany izotermicznej. A teraz robimy następującą rzecz. Otóż zabieramy rezerwuar, czyli odcinamy nasz układ od jakiegokolwiek kontaktu cieplnego z otoczeniem. Żadne ciepło nie może do układu wpływać ani z niego wychodzić. I dalej zabieramy kamyczki, czyli dalej pozwalamy naszemu układowi się rozprężać. Tak, podpiszmy sobie, tutaj była przemiana izotermiczna. Natomiast tutaj przy braku kontaktu cieplnego z czymkolwiek mamy przemianę adiabatyczną. Adiabatyczna, dochodzimy do stanu, który oznaczamy sobie literką C. Tutaj oczywiście, ponieważ zabieraliśmy dalej kamyczki, to gaz nam się jeszcze trochę rozprężył. Kamyczków znowu jest trochę mniej. Objętość wzrosła, ciśnienie zmalało. Ciśnienie oznaczane literką C, objętość
również. A co się stało z temperaturą? No jak pamiętamy, przy omawianiu przemiany adiabatycznej mówiliśmy o tym, że jeśli do układu nie wpływa żadne ciepło, a wykonywana jest praca, to wtedy zmiana energii wewnętrznej równa, tak, zerowemu ciepłu, które wpłynęło, minus pracy wykonanej przez układ, która jest dodatnia, coś takiego, taka zmiana energii wewnętrznej będzie ujemna, tak? A wobec tego również zmiana temperatury będzie ujemna, czyli temperatura spada. Mamy nową temperaturę, oznaczmy ją przez T2 i jest ona mniejsza niż temperatura T1, tak? Zaszła przemiana adiabatyczna. I na diagramie tutaj zależności ciśnienia od objętości, na tym wykresie, nasz nowy stan będzie znowu, ma mniejsze ciśnienie, większą objętość i przy okazji też mniejszą temperaturę, a wobec tego nie będzie już leżał na tej krzywej, na tej hiperboli, tylko będzie leżał gdzieś tutaj niżej, o powiedzmy tu. Tu sobie zaznaczmy stan C, o, w ten sposób do niego doszliśmy, tutaj zaznaczmy sobie strzałki, w jakim kierunku szliśmy, bo to będzie ważne. O, i teraz tutaj, żeby nie tracić z oczu tego faktu, że mieliśmy przemianę izotermiczną, to zrobimy coś takiego. O, w ten sposób to sobie narysujmy. Najpierw mieliśmy tutaj ten rezerwuar, następnie go zabraliśmy. Tak, tutaj mamy cały czas ten stan B. O, i teraz co robimy? Teraz, będąc w tym stanie C, mając nasz gaz w tym stanie C, dopuszczamy do kontaktu znowu z rezerwuarem cieplnym. Przy tym tutaj mieliśmy tak zwany rezerwuar ciepły, rezerwuar gorący, taki, z którego pobieraliśmy ciepło, a teraz będziemy mieć tak zwany rezerwuar chłodny. To oczywiście tylko nazewnictwo. Chodzi jedynie o to, że jest to ten rezerwuar o niższej temperaturze, o temperaturze równej T2. Tak, przekopiujmy go sobie również tutaj, tak nam będzie wygodniej. O, kontynuujemy w kolejnej linijce. Tak, ciśnienie, objętość i temperatura T2. Tak, więc dopuściliśmy tutaj nasz układ do kontaktu z tym rezerwuarem o temperaturze takiej, w jakiej jest nasz układ. I teraz co robimy? No teraz zaczynamy odkładać kamyki z powrotem, czyli wykonywać pracę nad układem cały czas w kontakcie z tym rezerwuarem. Czyli co się dzieje? Przekopiujmy sobie. Tak, dołożyliśmy kamyków. Kamyków z powrotem jest więcej. I ten stan nazwiemy sobie stanem D. Tak, objętość się zmniejszyła, ciśnienie wzrosło, objętość się zmniejszyła, temperatura pozostała taka sama. To była przemiana izotermiczna. Zaznaczmy ją sobie na wykresie. O, powiedzmy, że dotarliśmy tutaj. Temperatura T2. Tak, i co się dzieje tutaj? Tak jak mówiliśmy, że w tej przemianie podczas wykonywania pracy przez gaz, żeby temperatura pozostała stała, to musieliśmy mieć, tak, żeby energia wewnętrzna i temperatura tym samym pozostała stała, musieliśmy mieć oprócz dodatniej wykonanej pracy, która wchodzi tutaj ze znakiem minus, musieliśmy mieć wchodzące do układu ciepło z rezerwuaru. To się zaznacza w taki sposób na wykresie. Niech to będzie, nazwijmy to sobie tak, ciepło tutaj w tej przemianie od A do B wchodziło. A co się dzieje tutaj? No jest tutaj z zewnątrz ktoś wykonuje pracę. Tak? Odkładamy te kamyki, czyli wykonujemy pracę, bo zwiększając tutaj ciężar nałożony tu z góry na ten gaz, po prostu go sprężamy, kompresujemy go. A wobec tego teraz znowu, żeby temperatura, a więc i energia wewnętrzna pozostawała stała, czyli żeby zmiana energii wewnętrznej była zero, to tutaj oprócz dodatniej pracy wykonanej przez nas nad gazem, musimy mieć jakieś ciepło tutaj. Omawiając pierwszą zasadę termodynamiki, mówiliśmy, że ze znakiem plus wchodzi ciepło dostarczone, a tutaj wychodzi na to, że nasze ciepło dostarczone musi być równe minus tej dodatniej pracy, czyli jest mniejsze od zera, czyli jest to ciepło oddawane przez układ, tak? Czyli w miarę jak wykonujemy tutaj pracę, kładąc te kamyczki, to nasz układ, żeby zachować stałą temperaturę, ciepło musi oddawać do rezerwuaru. I tak jak mówiliśmy, rezerwuar może zarówno dowolną, skończoną ilość ciepła oddać, jak i przyjąć bez wpływu na swoją temperaturę. Tak? Wobec tego tutaj układ oddaje ciepło. I teraz ostatnia rzecz jeszcze, żeby zamknąć ten cykl. Znowu izolujemy nasz układ termicznie, zabieramy mu ten rezerwuar. I teraz na drodze przemiany adiabatycznej, czyli bez dopływu ani odpływu jakiegokolwiek ciepła, wracamy z powrotem do tego stanu, który mieliśmy na początku i zamykamy nasz cykl.
Tak, jak to robimy? No, ponownie odkładamy jeszcze kolejne brakujące kamyczki. Czyli wykonujemy jeszcze trochę pracy nad naszym gazem. Tak, wracamy tutaj. To jest przemiana adiabatyczna. Odkładamy kamyki, ciśnienie i objętość wracają do tych samych wartości, co mieliśmy tutaj na początku. Na tym właśnie polega to, że mamy zamknięty cykl. Tutaj w porównaniu z tym, co było, tak, objętość spada. Widzimy to na wykresie zależności ciśnienia od objętości. Tutaj ta objętość jest trochę większa niż ta. I na drodze tej ostatniej przemiany adiabatycznej zamykamy nasz cykl. Cykl zwany cyklem Carnota. Podpiszmy sobie. Cykl Carnota, czy też cykl Carnot. O, i tutaj w tej przemianie adiabatycznej, tej ostatniej, co się dzieje? Więc tak, wykonujemy pracę, tak, energia wewnętrzna wzrasta, a wobec tego również temperatura wzrasta. No i oczywiście wraca od tej temperatury T2 do temperatury T1. Wróciliśmy dokładnie do tego samego stanu, czyli do stanu o tym samym ciśnieniu, tej samej objętości i tej samej temperaturze. Tak, jest to dokładnie ten sam stan, bo charakteryzuje się dokładnie tymi samymi wartościami naszych parametrów termodynamicznych. Dobrze, i taki cykl nazywamy cyklem Carnota, czy też cyklem Carnot, jeśli być wiernym wymowie francuskiej nazwiska tego naukowca, na cześć którego zostało to nazwane. Zresztą Carnot zajmował się właśnie tym cyklem, był trochę inżynierem, więc myślał o tym jak o silniku. I w jakim sensie jest to silnik? Otóż zauważ, że mamy tutaj te dwa rezerwuary, narysujmy je sobie. Tak, gdzie temperatura T1 jest większa od temperatury T2. Tutaj po środku, tak sobie to rysujemy schematycznie, mamy ten nasz układ. I co się dzieje? Otóż następuje transfer ciepła. Tutaj jakieś to ciepło narysowe zaznaczone tutaj przez Q, AB dochodzi do naszego układu. Tak, i tak jak mówiliśmy już poprzednio przy omawiając przemiany rozprężanie izotermiczne, to ciepło co do wartości jest równe pracy wykonanej na tej drodze. Mam nadzieję, że pamiętasz, że mówiliśmy o tym, że żeby energia wewnętrzna pozostała stała, to ciepło, które wpływa, musi dokładnie rekompensować tą wykonaną pracę, tak? Wobec tego tutaj te rzeczy są równe. Natomiast praca jest równa polu powierzchni tutaj pod tym wykresem. Pod tym wykresem tutaj zamkniętym, o, pod tą linią. Tak? Z kolei tutaj przy tej przemianie izotermicznej w tej niższej temperaturze ciepło jest oddawane, tak? I ono co do wartości, tak? Wartość ciepła oddanego jest również równa wartości pracy tutaj wykonanej nad układem. O tym mówiliśmy sobie tutaj, nie będę tego jeszcze raz rozpisywać. W każdym razie również ta praca co do wartości jest równa temu polu powierzchni zamkniętemu pod tym wykresem. Także widzimy wyraźnie, że co do wartości to ciepło jest większe. To ciepło tutaj otrzymane w tej przemianie izotermicznej, w tej wyższej temperaturze jest większe co do wartości niż ciepło oddane w tej drugiej przemianie. I teraz różnica tych ciepeł to jest praca, jaką silnik wykonuje w jednym cyklu. Tak, bo teraz jeśli powrócimy z powrotem do stanu A, to możemy powtórzyć dokładnie to samo, przejść dokładnie tę samą drogę i ponownie do naszej dyspozycji, nie wiem, czy chcemy, żeby nasz tłok tutaj coś, nie wiem, coś popchnął na przykład do góry, uruchomił jakiś mechanizm, to mamy dokładnie do dyspozycji taką ilość energii w postaci pracy. Temat nie jest łatwy, jest skomplikowany, jest złożony. Radzę Ci te wszystkie kroki tutaj samodzielnie przejść. Tutaj ten silnik Carnota, o, bo coś takiego, taki silnik pracujący w oparciu o właśnie ten omówiony tutaj przez nas cykl, dwie przemiany izotermiczne i dwie przemiany adiabatyczne. Taki silnik nazywamy silnikiem Carnota. No i jest to taka bardzo przydatna konstrukcja, może nie praktyczna, ale przydatna do zrozumienia różnych ważnych koncepcji właśnie w termodynamice. Także bardzo Ci radzę jeszcze raz sobie przez to rozumowanie przejść. A w kolejnych filmach będziemy rozwijać ten temat. Do usłyszenia.